Panowie, jakbyście Państwo skomentowali tu, to jest siódma rocznica, jak Jarosław Kaczyński przyszedł złożyć kwiaty, w związku z tym, że pracownicy PiS-u, pan Sasin, obecny prezydent Duda, pracowali jeszcze w kancelarii. Jak ich zwolnił, to wtedy przyszedł na krakowskie przedmieście składać kwiaty. I dzisiaj jest akurat siódma rocznica tego wydarzenia, a Państwo jesteście tutaj od samego początku, od bodajże 10 kwietnia 2010 roku. No jesteśmy, to jest prawda, bo to tu nas przyprowadza i sumienie, i obowiązek, i jednocześnie poczucie patriotyzmu. I sądziliśmy, że to będzie swojego rodzaju podglebie dla rozwoju postaw patriotycznych Rzeczypospolitej. Sprawa jest taka, że Pan wspomniał o wieńcu. Tam jest wieniec, o tam jest wieniec, proszę Pana. I ja w swoim doświadczeniu życiowym, z tym wszystkim, czego się nauczyłem, widziałem, że zawsze wieńce składane były na ołtarzu, a później brane jako swojego rodzaju wotum z ołtarza i noszone w miejsce publiczne po to, żeby zaświadczać w sposób szczególny i estetyczny o ważności. Te wieńce nigdy nie były w kościele. Przez 7 lat zauważyłem, że nigdy wieniec nie był wnoszony do kościoła. Co on ma znaczyć, nie wiem. Tym bardziej, że wieńce są pozbawione krzyża, bo idzie sprawa też jeszcze niewyjaśniona o krzyż, a jednocześnie później wieczorem są wynoszone te wieńce tak, jakby były łupem hien. Tak, jakby były łupem hien. I tego wszystko nie mogę zrozumieć, tym bardziej, że zamiast tutaj tworzyć się klimat patriotyczny, zamiast tworzyć się klimat narodowy i społeczny, to tu się tworzy co miesiąc większe bariery, większe zapory. Im więcej słupków, tym lepsza rocznica. W ten sposób możemy tylko ekstremalnie dojechać do ściany. Jakby Pan skomentował, że nie doszły ksiądz tutaj pełni funkcję strażnika, kto ma wejść do kościoła, kto nie może wejść. A czy może mógłby Pan go nazwać, bo ja nie wiem, bo tu paru jest niedoszło. To jest przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, taki Jurkiewicz, bardzo znana postać w Warszawie. No co zrobi? I on prawdopodobnie teraz się sprawdza w polityce jako niedoszły ksiądz. No co zrobić, zawsze gdzieś ogon był ciągnięty za sprawami. Ja nie wiem, co robi pan Jurkiewicz. Wiem jedno, że miałem z nim parę razy nieprzyjemne konflikty i to na tle urojonych problemów, nie na tle rzeczywistych problemów. No wielka szkoda, że ludzie bez fantazji, ludzie bez wiedzy, bez dobrej woli tutaj decydują o rozwoju sytuacji, a ona bardzo szkodzi. Przede wszystkim Katyniowi szkodzi, raz, dwa. Smoleńsku i jednocześnie ofiarom. Co byście Państwo chcieli pokazać, powiedzieć Polakom w tym szczególnym dniu, jak dzisiaj, gdzie siódma rocznica, jak Jarosław Kaczyński pojawił się tutaj na po raz pierwszy i przez 7 lat tego wieńca, który tam jest składany, ten wieniec nigdy nie był w kościele. Czy to jest jakiś wieniec wudu, rytualny? To rytualny. Że jeżeli też wieńce nie są przez kościół przenoszone, jeżeli na placu, tam tak samo przecież są składane, przynoszone. Wydaje mi się, że ten wieniec tak Znajdzie się na swoim miejscu, tam gdzie potrzeba. Tak, to miejsce ostatecznie jest przed Pałacem Prezydenckim i ma zaświadczać o postawie społecznej, o postawie narodowej. A dlaczego on tylko do godziny 20 z minutami? A to jest inna historia. Pytam się, kto się wstydzi tego, co robi? Nie, no później kto się wstydzi tego, co robi? Czyim władaniu jest to, co ma cechy narodowego symbolu? Czyim władaniu? Tutaj pomieszały się pojęcia, pomieszały się fakty, pomieszały się intencje i jednocześnie idee. Jeśli się tego nie oczyści, to po prostu Smoleńsk idzie w kierunku bardzo niedobrym, w kierunku swojego rodzaju zagłady. 7 lat i nie znaleziono zamachowców. A 96 oddało życie w sprawie Katynia i to była 70. rocznica pamięci o Katyniu. Oni pojechali tam w moim imieniu, w naszym imieniu po to, żeby zaświadczać o sprawie Katynia i o zbrodni, jaką Sowieci dokonali na narodzie polskim. Dziękuję Panom za wypowiedź.